Że biorą jakieś fragmenty, wyrywają je z kontekstu, coś tam z nimi robią. Jeżeli ktoś z was był wychowany w kościele rzymskokatolickim na przykład, to przeżywał adwent w kościele rzymskokatolickim, który jest w ogóle jakimś wstrząsającym czymś. Bo i chodzi mi o to, żeby się z tych wszystkich rzeczy, z tego się trzeba wyleczyć. Bo wiecie, od małego bywa, że ktoś chodził do takiego kościoła. No ja chodziłem do kościoła rzymskokatolickiego od małego. I co adwent Pan Jezus zstępował z nieba pod postacią dzieciątka. Jest takie, że codziennie Jezusek jest stopień niżej i na pasterkę ląduje w żłóbku. Teraz dlaczego o tym mówię? Ponieważ w kościele rzymskokatolickim wszystkie czytania na tych specjalnych mszach, roratach i tam innych tam rzeczach są czytaniami o powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. I rozumiecie, że to jest po prostu... Pieśni są czasem oparte na Słowie Bożym i teraz ty masz Jezuska zstępującego i zasadniczo wszyscy rozważają adwent jako przygotowanie do Bożego Narodzenia, czyli do czegoś, co się już wydarzyło. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jest na przykład taka piosenka Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, coś tam i tak dalej. Pamiętacie, tam, ktoś z was, kto był w kościele katolickim, taką piosenkę? No to teraz sobie otwórzcie księgę Izajasza, 64 rozdział, tylko chcę po prostu taki przykład podać. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry. To jest po prostu trochę staropolskie podejście, ale w zasadzie dosłowne tłumaczenie, trochę inne fragmentu Księgi Izajasza, 64 rozdział, pierwszy werset i dalej. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, aby góry rozpłynęły się przed tobą. Jak płonie ogień rozżarzony, ogień, który doprowadza wodę do wrzenia, abyś oznajmił swoje imię twoim wrogom, tak żeby narody zadrżały przed tobą. Rozumiecie, o co chodzi? To jest... I teraz nie idzie mi o to, że ktoś to coś tam spłycił, Tylko można sobie zasiać w sercu, w duszy, w umyśle dokładnie takie zinfantylnienie tego tematu, że Pan powraca. I my czekamy na Niego. To, żeby nas wziął, a potem my chcemy z Nim powrócić. To poważne rzeczy. Czwarty werset. Czego od początku świata nie słyszano, ani do uszu nie dochodziło, ani oko nie widziało, oprócz Ciebie samego, Boże, który by tak uczynił, dla tego, który Go oczekuje. Zrozumiecie, to jest tekst, on jest czytany w kościele rzymskokatolickim. On jest, jak kiedyś opowiadałem taką historię, bo już będąc księdzem, ale chodzi mi o to, że ja cały czas miałem właśnie problem i w pewnym momencie doszło do takiej frustracji we mnie, właśnie przy okazji jakiegoś tam adwentu. Ja tam tłumaczę ludziom, że Pan Jezus powraca, że coś tam, nikt nie wie w ogóle, o co chodzi, że jakby co ja takie straszne rzeczy gadam o Bożym Narodzeniu. Co jest z tym strasznego, czy co jakiegoś tam, czy... Ja mówię, że hej, ale przecież wszyscy tu powtarzacie, tak? Oto wielka tajemnica wiary na mszy. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i co? I oczekujemy Twojego przyjścia chwale. I co to dla was znaczy? No nie wiem, że będzie koniec świata, czy coś. To jest, to było coś takiego. I teraz autentyczna historia. Jak byłem księdzem, to jest to, wiecie, bo ludzie tym przesiąkają. Jeżeli ty byłaś, czy byłeś w kościele rzymskokatolickim, to trzeba prosić Boga o to, żeby ci to zaczął porządkować. I trzeba wracać do Słowa Bożego i czytać je w nowym kontekście. Bo tu są lekcje, zaraz wam pokażę. Ale to wydarzenie było takie. Byłem księdzem na mszy rano o godzinie 6 rano. Miałem spowiadać, więc przyszedłem, spowiadałem przed 6. Ale 6 wybiła, coś ksiądz nie wychodzi i inny tam z mszą. Nie wychodzi, 5 po 6, tam 8, przylatuje do mnie zakrystianin i mówi: Fabian, weź, że odpraw ty tę mszę, bo tam drugi gość, który ją miał odprawiać, coś tam się stało, pogotowie go bierze czy coś. Mówi: weź, że ty, no spoko, nie ma problemu. To był profesjonalny, proletariacki kościółek, więc tam się mszę odprawiało w niedzielę 33 minuty. Wszystko gra, zwłaszcza rano o 6, to było dla kolejarzy. To wiecie jak, nie? Kazanie też musiało być krótkie, treściwe, do rzeczy na temat. No to takie zrobiłem. Poleciałem do zakrystii, wyszliśmy z mszą, czytania szybkie, bam, 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 no bo to msza kolejarska.
wychodzę do, na ambonę i mówię, słuchajcie, nie jedziemy sobie, bo akurat jest temat dobry, jest adwent, a tu się akurat dowiedziałem, mówię, troszkę tu było zamieszania, bardzo was przepraszam, ale mamy po prostu bezpośrednie połączenie z Watykanem. Zresztą jest informacja, że koniec świata będzie we wtorek o 7:34. Także mówię... No, tu jest, widzę, że radość dosyć spora. Ja czekałem, jaka będzie... Rozumiecie, że ludzie w to uwierzyli? Dość, niektórzy nie wiedzieli w ogóle, co? A niektórzy stwierdzili, że... Sam? Tak, właśnie, bo tam nagle zaczęły się koncepcje... Czekaj, ale w ten wtorek? To było w ten? No w ten. I teraz, no i wiesz, i teraz co robić, tak? No bo teraz lecisz do domu, no ale co? No co robić? W sensie, co, bunkier budować? Wiesz, no to no właśnie, co? Co to znaczy? Co ja ogłosiłem? Co Watykan ogłosił? Że jest, wiecie, bo było takie zamieszanie. Ten nie przyszedł, tego wywołali, bo tamten może już umarł na zawał, albo go, nie wiem, wiecie, no nie wiem, wezwali do Watykanu. To było dobre zamieszanie. Był adwent. Były czytania o powtórnym przyjściu Pana i tak dalej, że się muszą znaki wypełnić, że coś. Na Ewangelii się wtedy czytał, wiecie, te wszystkie Pana Jezusa przepowiednie, co się musi stać, zanim przyjdzie koniec. No i mi o to tylko chodziło. Znaczy, postałem tam chwilę, postałem i mówię, że no w zasadzie w Biblii są wszystkie odpowiedzi, nie? No ale mówię, co tam będziemy czytać Biblię we wtorek, jest koniec świata i tyle, zasiadłem. Potem wstałem i mówię, wspólnie wyznajmy wiarę i wszyscy wstali, no okej, dobra, no, to co zrobić, no. I teraz, wiecie, taka historia, tylko teraz biblijnie wierzący chrześcijanin czy chrześcijanka? Dobre pytanie. Na przykład taki mini podręcznik przygotowania się do tego, żeby żyć. Wiecie, że jest osobna, specjalna korona. Ja nie wiem dokładnie, co to znaczy, czy to jest fizyczna jakaś korona. Bym się wcale nie zdziwił. Bo Bóg jest artystą, ale jest osobna, specjalna korona, a więc wspaniała nagroda dla zwycięzcy, przeznaczona dla tych, którzy umiłowali Jego przyjście. Słowo Boże o tym zadanie. Jak nie wiecie gdzie, no to, ale widzę, że niektórzy kiwają, oczywiście. Jest dobrze. To jest korona, o której Paweł mówi, że ona na mnie czeka. On wiedział, że umiłował przyjście. To nie jest coś teraz takie zgaduj, się spotkam z Panem Jezusem i teraz on powie... umiłowałeś moje przyjście. Waga. Nie, rozumiesz, ty to możesz wiedzieć. Zobacz, 66 rozdział Izajasza. Pierwszy werset i drugi werset. W pierwszym i na początku drugiego Pan się przedstawia, ale za chwilę dosłownie podaje podstawy przygotowania na Jego przyjście. Jako tego, który jest stwórcą nieba i ziemi i który jest stwórcą nowego nieba i nowej ziemi. Mówi tak, tak mówi Jahwe, niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Gdzie więc będzie dom, który mi zbudujecie? To jest bardzo ważne eschatologiczne pytanie. Gdzie będzie miejsce mojego odpoczynku? Bo to wszystko moja ręka uczyniła i dzięki niej powstało to wszystko, mówi Pan. To co wy możecie zrobić dla mnie, skoro ja se wszystko przygotowuję? Skoro Pan powraca, co my jeszcze... Zobacz. Pan mówi, jednak jest coś takiego. I podaje bardzo konkretne trzy filary przygotowania się na Jego przyjście. Mówi, ale ja patrzę na tego, który jest ubogi i skruszony w duchu i który drży na moje słowo. Tego, który jest ubogi. Od razu przeskocz sobie do błogosławieństw Pana Jezusa. Błogosławieni ubodzy w duchu, okej? Okay? Nie będę teraz tego rozwijał. Tego, który jest skruszony w duchu. Są dwie różne właściwości. I tego, który drży na moje słowo. Znam człowieka, który w pewnym momencie, jak nie wiem, czy konkretnie ten fragment przeczytał, ale ta prawda do niego dotarła, że Pan ma upodobanie w ludziach, którzy drżą na Jego słowo. Codziennie czyta bardzo dużo Biblii, i postanowił czytać ją inaczej. Postanowił sobie, że jeżeli będzie czytał coś w Biblii i jasno zobaczy w Biblii, że Bóg go do czegoś zaprasza albo wręcz zobowiązuje, to, że nie będzie czytać dalej Biblii, no a miał zwyczaj czytać codziennie, więc do następnego dnia zacznie wprowadzać w życie to, co właśnie przeczytał.
Rozumiesz? To, bo to nie jest jakaś mistagogia. Nie wiadomo co, przejście człowieku, to są... Rozumiesz, to jest konkret. Czytasz Biblię, Pan ci coś mówi, że czegoś od ciebie oczekuje i ty drżysz na Jego słowo i mówisz, Panie, czemu ja tego wcześniej nie wiedziałem? Po prostu. To jest to, to jest konkretna postawa życiowa. Jednym akurat z fragmentów, które ten wtedy przeczytał, ja się nim często posługuję jako przykładem, ale no tak było, że to był ten fragment, to był list Jakuba. Pierwszy rozdział. Czytał pierwszy rozdział i przeczytał zdanie i czekał do następnego dnia, bo nie mógł przeczytać następnego, bo się okazuje, że w pierwszym rozdziale u Jakuba co zdanie to masz zaproszenie do konkretnych rzeczy. Aż doczytał do 27 wersetu pierwszego rozdziału, który mówi o tym, że Bóg mnie i ciebie zaprasza do pobożności prawdziwej, czystej i niepokalanej. Nie wiem, jaką ty masz definicję pobożności, ale Bóg ma taką. Czysta i niepokalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby po pierwsze przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i po drugie zachować samego siebie nieskażonym przez świat. To jest pobożność. To jest tyle, to jest cała definicja pobożności nowotestamentowej. Zachować siebie. Okej, teraz ktoś powie, gdzie jest modlitwa? No może potrzebujesz modlitwy, żeby się zachować nieskażonym przez świat. Kapujesz, o co chodzi, ale modlitwa sama w sobie nie jest celem. Po prostu. Jak mam żonę, masz męża, kogo jesteś z kimś w relacji, kogo kochasz, to robisz sobie obowiązek z rozmowy z tą osobą? Wiesz, o co mi chodzi? Robisz sobie z tego specjalną pobożność swoją, relacyjną? Przestań. Robisz wszystko, co konieczne, żeby mieć dobrą relację, żeby twój związek z tą osobą był owocny. To jest to. I Bóg mówi, dobry związek ze mną, prawdziwa pobożność polega na tych dwóch rzeczach. No. Czysta i niepokalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, żeby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu. No i gość ma już 4 sierocińce otworzone w związku z tym. Ponieważ idąc za księgą Izajasza uznał, że należy drżeć na słowo Pana. Jak Pan powiedział, nie poszedł dalej, dopóki nie zaczął to robić, tego robić. O tego typu rzeczy mi idzie. Jeżeli ktoś z was chciałby sobie przeanalizować rzecz na głębszym duchowym poziomie, na przykład pierwsze 4 rozdziały, teraz was zaskoczę może, a może nie, pierwsze 4 rozdziały pierwszej księgi Samuela. Nie wiem, czy pamiętacie, co tam się za historia znajduje. Pierwsze 4 rozdziały pierwszej księgi Samuela. Czasem bywam mocno krytykowany, że atakuję jakiś ustalony, tradycyjny porządek rzeczy, jakieś tam inne historie. Bo całkiem możliwe, że to jest prawda. Ale pierwsze 4 rozdziały pierwszej księgi Samuela pokazują pewną dynamikę. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak wyglądało zawsze każde prawdziwe Boże poruszenie i przebudzenie, jak będzie wyglądać każde aż do końca, zwłaszcza z tym największym ostatnim, przeczytaj pierwsze 4 rozdziały pierwszej księgi Samuela. I zrozum, że przebudzenie jest reprezentowane przez Samuela i jego matkę. Po prostu. Natomiast zastany porządek rzeczy jest reprezentowany przez kapłana Helego i przez jego 2 synów. I rozumiesz, dosłownie każda rzecz. Kiedyś David Wilkerson miał cały, nie pamiętam ile, cały potężny ciąg nauczania na temat nadchodzącej armii, którą Bóg sobie wzbudzi na koniec czasów, armii chrześcijan, sióstr i braci, którzy będą niepokonani w duchu. Nawet jeżeli będą zabijani fizycznie, będą niepokonani w mocy swojego świadectwa. On powiedział, że ktokolwiek chce być w tej armii, musi zrozumieć pierwsze 4 rozdziały pierwszej Samuela i zgadzam się z nim. Musi zobaczyć, kim była matka Samuela i kim był Samuel. Co się działo. Musi zrozumieć, dlaczego, jakim cudem kapłan, którego synowie, głowa religii, którego synowie tejże głowy są seksoholikami i pijakami, jak
co się mu dzieje z poznaniem duchowym i fizycznym, że nie widzi problemu w swoich zapijaczonych synach, których Pan wreszcie musi usunąć w pewnym momencie, ale widząc modlącą się w świątyni kobietę, ją oskarża, że jest pijana. I pyta się jej, jak długo ona chlała, że teraz się tak zachowuje. Dlaczego? A Pismo Święte, żeby pokazać jego ślepotę, pokazuje wyraźnie, mówi wyraźnie, że ona nie robiła żadnych brewerii, tam szaleństw, nic. Po prostu modliła się zaangażowana, ale modliła się cicho, ale poruszała ustami. Słuchajcie, i on ją wypaczył i mówi, o ty pijaczko, co robisz w mojej świątyni? A z ofiar składanych Panu jego synowie są urządzali uczty. Chlali i uwodzili inne kobiety, które przychodziły się modlić do Pana. Gdzie to robili? W świątyni. Więc tam jest wiele tego typu, spójrzcie na całą tą historię, zwłaszcza, ktoś może zapytać, ale dlaczego, co tam jest? Zauważcie, jaki tam bardzo interesujący opis, wyjątkowy, daje Duch Święty do tych czterech rozdziałów. Mianowicie mówi, że to był czas w historii Izraela i w tym kraju, ale w ogóle w przestrzeni historii dziejów świata, kiedy wyglądało, jakby Pan zamilkł. Była cisza, nie było proroków i nie było słowa objawienia. Rozumiecie? Kiedy, jeżeli nie w takim właśnie czasie, potrzeba przebudzenia. I teraz spójrz, jaką postawę ma Anna, Hanna, jaką postawę ma Samuel, co się tam dzieje, kto do kogo się zwraca, z jakim pytaniem, kto komu, w jakich sytuacjach jest posłuszny. To jest wszystko nauczanie dla nas na ten czas. Ponieważ potrzebujemy być Annami albo Samuelami. Takimi, jak są opisani, jak oni są opisani w Słowie Bożym. Po prostu, zobacz to. W którym momencie trzeba być poddanym, ale w którym momencie nie należy dolewać oliwy do ognia, kiedy autorytet Boży jest bezczeszczony i tak dalej, i tak dalej. Nie będę teraz tego rozwijał, tylko mówię, jak ktoś pyta, gdzie w Biblii są takie podręczniki, żeby się przygotować na ostatni czas, mówię wam, skarbnicą jest Stary Testament. Nowy Testament to jest zapis ludzi, którzy przyjęli przebudzenie i nim żyją. Po prostu. Dalej. Padło pytanie o uzdrowienie, najogólniej rzecz ujmując, o uzdrowienie pokoleniowe. Chodzi o to, że bardzo konkretnie to ktoś mnie zapytał, nie chcę, żeby to pytanie było, znaczy, że ja nie chcę, ale może ta osoba nie chce, żeby to było publicznie zadawane, ale rozumiem, że odpowiedź miała być publiczna. Czy jeżeli ktoś miał przodków w naszym kraju, to może być problem jakiegoś rodzaju, tak? Niekoniecznie aż taki wielki, jak niektórzy chcieli go widzieć, ale z drugiej strony nie zupełnie nieobecny. Więc umówmy się, że ktoś miał przodków, którzy zabijali Żydów u nas, w naszym kraju. Wiecie, dziadków, tam pradziadków, ojców, nie wiem kogo. I teraz, czy to trzeba uwalniać, zrywać i co z tym robić? Najpierw bym powiedział, że musimy sobie ustalić pewną zasadę ogólną. Czy w ogóle jest tak, że nowe stworzenie, nowonarodzona osoba ma się zajmować jakimiś rzeczami, które powinny się jej nie tyczyć? No bo przecież cieleśnie zdecydowała się, że jest trupem. Ostatnio nawet rozmawiałem z jednym biznesmenem i on mi zadał takie pytanie. Mówi, wiesz co, no mam szacunek tutaj do pewnych ludzi praktykujących w duchu. Tutaj ktoś prorokuje tu coś i oni wszyscy się modlą o zrywanie różnych przekleństw pokoleniowych, zranień w jakimś tam poprzednim pokoleniu i czegoś. Mówi, a z drugiej strony, wiesz, no słucham twojego nauczania, Reinharda, kogoś jeszcze na temat nowego przymierza i wiesz, i wy jasno podkreślacie, że wykonało się koniec, absolutnie radykalne zerwanie. Mówi, no to i teraz skąd, no to wiesz, ciebie szanuję i tego też, i tu nauczanie szanuję, tamtych praktyków też szanuję. Ja mu powiedziałem, że ja też ich szanuję, tych praktyków. I co więcej, się z nimi zgadzam. Widzicie, my potrzebujemy bardzo, zanim odpowiem na tą kwestię z tymi zabójcami Żydów. Bo naprawdę bardzo jasno potrzebujemy w tym ostatnim czasie zrozumienia, co dzieje się w człowieku, w jakiej przestrzeni, na jakiej płaszczyźnie. Każdy i każda z nas jest narodzony na nowo w duchu, a nie w ciele.
To jest jedna z najważniejszych rzeczy, o których musimy pamiętać. Słowo Boże nam mówi wyraźnie, dokładnie tam, gdzie mówi, że jesteśmy nowonarodzeni, przed w liście do Rzymian w 6 rozdziale, jednocześnie mówi, że wciąż, chociaż zdecydowaliśmy się tak żyć, jakby nasze ciała były martwe i przez znak, którym jest chrzest, oświadczamy w duchu, że traktujemy swoje ciała jako martwe i w związku z tym przez wszystkie siły duchowe ten akt ma być przyjęty i wszystkie siły duchowe traktują nasze ciała jak martwe, to nie zmienia faktu, że te ciała wciąż jeszcze się szarpią i naszym zadaniem jest, żeby je utrzymać ukrzyżowanymi aż do momentu, kiedy wreszcie nie umrzemy fizycznie. Po prostu. Jeżeli miałbym się chlubić z czego, to tylko z krzyża mojego Pana Jezusa Chrystusa, przez który ja jestem ukrzyżowany dla świata, a świat dla mnie, mówi na przykład Paweł. Tak? Chodzi o ukrzyżowanie cielesne. Toczy się walka między człowiekiem wewnętrznym, duchowym, a zewnętrznym, który jest zmysłowym. No, to rozumiecie, o co chodzi? Prosta rzecz. Wydawałoby się. Wydawałoby się, dlaczego? Bo niektórzy zaczynają mieć jakieś wątpliwości, że skoro są nowonarodzeni, to oni pod każdym względem są absolutnie nowi i czyści. Naprawdę? Biblia mówi wyraźnie, że twoje ciało, dopóki nie zmartwychwstaniesz w tym ciele, które jest dla ciebie, dla mnie też przewidziane, na podobieństwo ciała zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, dopóki to się nie stanie, to dlatego musimy te ciała krzyżować i nad nimi panować i uczyć się je kontrolować, ponieważ one aż do momentu swojego szczeźnięcia pozostaną ciałami grzechu i śmierci. A jeżeli tak, to rzeczy, które są niemożliwe, żeby się stały w duchu, wciąż są możliwe, żeby się stały w ciele. Nie staną się żadne złe rzeczy w twoim duchu. I stąd na przykład uważam, że chrześcijanin nie może być opętany. Opętanie w tym takim swoim klasycznym, wiecie, rozumieniu oznacza, że jakiś duch wchodzi w ciebie i udaje twojego ducha. Tylko, że nie może tak zrobić duch, wejść w kogoś, kto ma w sobie Ducha Świętego i swojego nowo stworzonego ducha, jako dar od Pana, bo Słowo Boże powiedziało wyraźnie, dam wam nowe serce i nowego ducha. Amen? No i wtedy taki duch nie może w ciebie wejść, bo nie ma gdzie. No tam się rozczaśnie. Tylko widzisz, problem z takimi istotami, które nie do końca są upadłymi duchami. Okej? Nie będę teraz tego rozważać. Ale z pewnego rodzaju demonami, które na przykład nie są inteligentne, są nieme, głuche, głupie, ale złośliwe. Jak pasożyty, one nigdy nie są zainteresowane, żeby udawać ducha człowieka, żeby go opętać i tak dalej, ale są zainteresowane, żeby go ugnębić i zagnieżdżają się gdzie? W ciele. Dlatego jak Pan Jezus jednego człowieka uwolnił od całego legionu demonów, którym przewodziła jedna konkretna duchowa zwierzchność, która z Jezusem się komunikowała. Pamiętacie, jak masz na imię legion, bo tu nas jest wielu. No ale jest jeden rzecznik prasowy i przywódca. I on wypraszał Jezusa, co nawiasem mówiąc, Jezus w ten sposób upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu i bardzo dobrze. Nie tylko, że człowieka uwolnił, to jeszcze nielegalną, zatruwającą całą okolicę hodowlę świń wykończył. Bo sanepid się nie chciał tym zająć. Więc ci mówią, pozwól nam chociaż w świnie wejść. Dlaczego? Bo demony szukają ciała. Ich to nie interesuje. Może być świnia, może być. I mówi, może być. Bum. I zabili wszystkie świnie. Po prostu. To jest głupie. Ale potwornie złośliwe. Nie wiem, czy aż tak głupie jak owsiki, no ale rozumiesz, tak szkodliwe. Nie wiem, czy aż tak głupie jak tasiemiec, ale to jest dokładnie coś tak obrzydliwego. Trzeba ludzi od tego uwalniać. Teraz sęk w tym, że te całe kłótnie o Dereka Prince'a, że on tam chrześcijan uwalniał. To jest tylko kwestia definicji. On nigdy nie mówił, przynajmniej ja nie pamiętam, że on mówił, że chrześcijanie mogą być opętani. Ale mówił wyraźnie, że chrześcijanie mogą grzeszyć. Mogą? A w jaki sposób ludzie się otwierają na demony? Przez grzeszenie. No teraz co się nagle... Bo ja nie rozumiem w ogóle całej tej teologii. Co się nagle stało, że co, chrześcijanin może grzeszyć, ale już nie może tak grzeszyć, żeby się zarazić jakimś demonem? No? Są pewne rodzaje grzechów, zauważcie, których nowonarodzona osoba nie popełni. Właśnie nie może się otworzyć na opętanie. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że kto jest pod wpływem Ducha Świętego, nie może powiedzieć, w sensie wyznać w sposób ważny, że Jezus jest przeklęty. Albo żeby był przeklęty. Amen? To jest niemożliwe. Dlaczego? Bo Duch mu w nim na taką rzecz nie pozwoli. Na co, nie słyszeliście o chrześcijanach uzależnionych od pornografii?
Nie słyszeliście o chrześcijankach złodziejkach? Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie takich, co odpadli od wiary, tylko takich, co kombinują. Tu niby coś, a tam coś. Tu prowadzi kościół, a tam... I tak dalej. No teraz powiedz mi, że jak do takiego grzechu dojdzie hipokryzja, że tam się nie może zagnieździć jakiś dziad. Bodaj Watchman Nee, który, wiecie, nie był jakiś taki hop-siup w tych tematach, on powiedział wyraźnie, że jak słyszę, że jakiś chrześcijanin ma problemy ze snem, znaczy, że ma bezsenność, nie może usnąć, albo że... Zwłaszcza to, tak? Albo na przykład, że słyszy, że ma notoryczne problemy z bólem głowy i tak dalej. Mówi to, co jest, mówi prawie zawsze to jest dręczenie demoniczne. Nie opętanie. Bo on dalej wie, o co chodzi, modli się i tak dalej, ale jest ugnębiony przez tego dziada. Jest wyjaśnienie... Nie, wiecie, nie chodzi mi, bo to nie jest nasz główny temat, tylko czy to jest dla was zrozumiałe, że nawet takie, wiecie, jakby duchowe rzeczy, bo to nie są duchowe rzeczy, demony są duszewne, są możliwe i trzeba czasem jakby je rozeznawać nawet u nowonarodzonych, biblijnie wierzących chrześcijan. Czemu? Ponieważ potrzebujemy, żeby łaska absolutnie nowonarodzonego, świętego, czystego ducha, wypełnionego Duchem Świętym, rozeszła się i pozwoliła przejąć Jezusowi, przejąć panowanie nad naszą duszą i nad naszym ciałem. Żeby nasz niepokalany duch, dusza i ciało w takim niepokalanym stanie oczekiwały na powrót, przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pierwszy do Tesaloniczan. Tak? Duch, dusza i ciało. I teraz kolejna rzecz. Zwróćcie uwagę. Nowonarodzone osoby mają nową krew. Duchową. Nie wiem, jak to najprościej, co wam pokazać. Ale nie będę w to wchodził, bo to jest... W każdym razie, wiecie, jak się mówi o tym, że mamy nowe DNA, to naprawdę mamy. Po prostu. Mamy prawo oczekiwać, że zacznie się przejawiać przez nas nasze właściwe pochodzenie. I o tym między innymi mówi Paweł, kiedy mówi... Że my się nieustannie upodabniamy. Jak Jan mówi, że łaska za łaskę otrzymujemy, żeby iść dalej, przechodzimy z chwały w chwałę, upodabniając się do tego, w którego się wpatrujemy. Amen? Ale widzisz, to się odbywa w ramach walki człowieka wewnętrznego, który wciąż rośnie, z człowiekiem zewnętrznym, który niszczeje, ale jak nie jest wzięty pod duchową kontrolę, to dziaduje i zaczyna ci, rozumiesz, sabotować twoje wysiłki. Jeżeli nowonarodzona osoba, to jest, cały czas zmierzam do tych Żydów, żebyście mnie dobrze zrozumieli i do tego uzdrowienia pokoleniowego. Jeżeli nowonarodzona osoba raz w życiu popełni błąd, nawet nie mając żony czy męża, ale po prostu wejdzie w relację seksualną z kimś i się zarazi od tej osoby HIV-em albo czymś innym, to jakby będziecie zdziwieni, że ale przecież to jest nowonarodzona osoba. Będziecie zdziwieni, że to jeszcze się czymś można zarazić? Dlatego, że nie jesteśmy zdziwieni, że fizycznie coś może... Więc pamiętajcie, jeżeli fizycznie, tak, coś jest przenoszone i my jesteśmy otwarci na ten nośnik, to teraz drugą rzecz wam powiem. Jeżeli mój ojciec ma cukrzycę, jeżeli moja mama ma cukrzycę, jeżeli mój dziadek, tata mojego ojca miał cukrzycę i jego mama miała cukrzycę i mogę tak kontynuować, to jak sądzicie, o czym to świadczy? Może przekleństwo, a może mam obciążenie genetyczne. Wiesz, o co mi chodzi? To nie jest to samo. Albo to jest to samo, tylko na innym poziomie. Czy rozumiecie, o co chodzi? Przekleństwo jest czymś, co się wzięło duchowo albo się dostało duchowo. Okay? Ktoś czarował nad jakąś osobą i przeklął tę osobę. Jeżeli duchowo coś się wydarzyło, ta osoba została w wyższych, że tak powiem, partiach w swojej duszy. Teraz głupoty gadam, ale nieważne. Chodzi mi o to, że tam, gdzie niby powinien być duch, a go nie ma, tamtędy spadają przekleństwa. Błogosławieństwa też.
to jeżeli ta osoba rodzi się na nowo, to co się wtedy dzieje? No właśnie, tego typu rzeczy odchodzą. Nowonarodzenie kończy temat duchowych przekleństw, ale nie kończy przekleństwa genetycznego, którym jest skaza genetyczna, obciążenie, bo moi przodkowie mi je zostawili. Zauważyliście to? Teraz pytanie brzmi, czy jeżeli nawet ja mam obciążone DNA, będę mieć cukrzycę, jeżeli jestem nowonarodzoną osobą? Dziękuję, to zależy ode mnie. To zależy ode mnie. Dostałem coś po przodkach, ale jeżeli to coś wygląda jak przekleństwo, mam nad tym władzę i tu się zaczyna wyrażać moja droga wiary. Okej? Jest to jasne na razie do tej pory, co mówię? Teraz, ponieważ moje ciało powinno reagować i działać tak, jak każe mu działać duch, zgodnie z planem Bożym, a nie zgodnie z planem moich przodków porąbanych i fajnych, którzy mi zostawili takie czy inne DNA. Wiecie, o co chodzi? Jeżeli mam nowe DNA z nieba, to właśnie między innymi o tym mówi Paweł, kiedy mówi o walce człowieka duchowego, wewnętrznego, z człowiekiem zmysłowym, cielesnym, fizycznym, zewnętrznym, o tym mówi. Złóżcie całe swoje ciało w ofierze Panu. List do Rzymian, 12 rozdział. Bracia, zobaczcie list do Rzymian, 12 rozdział. To jest jeden z powodów, dla których Paweł tak mówi. Nie jedyny, ale to jest jeden istotny, który bywa pomijany. 12 rozdział listu do Rzymian, 1 werset. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. Wtedy Pan może działać i wtedy nawet jeżeli ktoś ci przetestuje, sprawdzi całe DNA i powie, wiesz co, no z tego wynika, że za chwilę umrzesz na coś tam, to ty mówisz, no to fajnie. Ja pamiętam zdziwienie ludzi, którzy sprawdzali człowieka, który został cudownie uzdrowiony w Ameryce Południowej w czasie nabożeństwa. Był głuchy na jedno ucho, i zaczął słyszeć. Sęk w tym, że miał wydłubane całe ucho. W sensie nie miał ucho małżowinę na zewnątrz, ale nie miał ucha wewnętrznego w ogóle. Zaczął słyszeć. Więc wszyscy mówią, halleluja, cud stwórczy. Ten poszedł do niego, bo jak słyszy, całe ucho wewnętrzne jest odtworzone. I wszyscy czekali, wiesz o co chodzi, że zobaczą to ucho wewnętrzne. A tu się okazało, że go nie ma. Ale on słyszy. Teraz... To było dobre, bo wiecie, zamiast się tam wszyscy cieszyć, nagle zaczęli stwierdzić, to jaki to był cud w takim razie? No bo uzdrowienie, no jakie? Nie było, no stworzenia też nie było, no ale chłop słyszy. No to czyli co? Może ma halucynogen, no nie. Taki cud? No to, tylko widzicie, o co chodzi? Ten gość się w ogóle tym nie przejął. No to zrobił dla nich, mówi, co, nie ma ucha? No to, a ja słyszę dalej. To teraz wy se rozważajcie, co to było. A ja słyszę. Jeżeli to było przetestowane, właśnie, to, bo to jest jeden z przypadków w jakichś tam annałach medycznych, że chłop słyszy, a ucha nie ma. To może to jakoś inaczej działa, czy coś. Jeżeli przyjmujemy w duchu i żyjemy według łaski, która jest nam dana, DNA Boże, wtedy niezależnie od tego, jakie mamy DNA, nie musimy się nim przejmować. Teraz pytanie moje brzmi, czy jeżeli twój pradziadek, czy dziadek, czy babcia wydali Żyda i Niemcy go zabili, czy ktoś tam, albo sami go zaciukali i nie wiem, ukradli mu tam rzeczy. Pytanie moje brzmi, czy istnieje jakiś rodzaj nieduchowej, bo to by paradoksalnie nie był problem, ale czy istnieje jakiś rodzaj fizyczny przekazywania pamięci w DNA? Znaczy gdzieś jakiś kod, który by zachowywał tego typu rzeczy. Nie wiem, ale opowiem wam o moim doświadczeniu. Myślę, że to o czymś zaświadczy. Mianowicie, wiecie, że byłem księdzem przez lata, jezuitą, różne tam historie. Byłem, się nawracałem, wreszcie się nawróciłem i potem się już tak donawróciłem, że się aż ochrzciłem. Już było, wtedy to już było, rozumiecie, jest moc. Przez ponad 20 lat pomagałem ludziom, nazwijmy to w sposób psychologiczny, z ich emocjami, dyskutowałem, doradzałem, jakiś tam okej. I nagle pierwszy raz w życiu, po chrzcie jakieś 3 miesiące, okazało się, że ja mam problem psychologiczny.
który sobie szybko zdiagnozowałem. Jaki? Miałem koszmar. Znaczy, to jeszcze nie jest problem psychologiczny. Problem polega, zaczął się w momencie, kiedy sobie zdałem sprawę, że mam powracający koszmar. Cały czas mi się śni to samo. A co mi się śniło? Że jestem księdzem. Znaczy, żeby było jeszcze lepiej, śniło mi się, że nie jestem księdzem, że wiem o tym, że nie jestem księdzem, że mam całą świadomość nowonarodzonej osoby i coś się plącze przy jakimś kościele, coś tam chcę załatwić i za każdym razem był ten sam scenariusz. Ktoś tam mnie nagle widział w tym śnie i mówił: o, Fabian, to dobrze, że jesteś ty, bo jest odpust i my tu potrzebujemy kogoś do koncelebry. Wiem, to chłopie, ale ja nie jestem księdzem. Ja wiem, ale ludzie nie wiedzą. Się wiesz, tam orientujesz, tam, a jakoś pójdzie, no nie? Ja mówię, że nie, no człowieku, i tu się zaczyna koszmar, bo nie mogę, wiem, że to jest bezsens, to jest oszustwo, to jest w ogóle antyświadectwo, ale ci mnie ubierają w albę, zakładają mi stół, tam cingulum mi dają do przewiązania, wszystko ornat, rozumiecie, i harat, wychodzimy wszyscy, ja nagle wychodzę, mówię, okej, mszat, dzyń, dzyń, kiedy ranne, no nieważne, tak, wszystko tam się elegancko odbywa. Stoimy przy ołtarzu, i nagle ktoś do mnie podchodzi i mówi: ty wiesz co, bo jest tyle ludzi do spowiedzi, że my wszyscy, bo jest czasem taki, wiecie, taki zwyczaj, że księża się rozbierają i jeszcze do wspólnej koncelebry, później jak jest tak zwana liturgia słowa, a jest dużo spowiedzi, to idą spowiadać, że tam niby uczestniczą w tej mszy, jakby w koncelebrze, ale dojdą jak trzeba tam na właściwe miejsce. Więc mówią: wiesz co, to my będziemy, ty już wiesz, bo tu już nie możesz za bardzo, bo ty nie jesteś księdzem, no i także ty odprawiaj, a my będziemy spowiadać. Mówię: I na tym początku mszy, w tym śnie, coś tam mówię, Pan z wami i tak dalej, i żygam duchowo sam na siebie. I to tam, wiecie, to jest taki wstęp na mszy, że tam Pan z wami coś i potem jest tak zwana kolekta. Chodzi mi o to, że po prostu na swoją nieuczciwość żygam, tak? Na swoją hipokryzję. Co ja tu robię? Miałem powiedzieć tym ludziom, że ej, ja nie wiem, co się to w ogóle stało, że ja tu stoję. I dochodzi do momentu tak zwanej modlitwy, która się nazywa kolekta. Czyli to jest modlitwa, wiecie, po tych wszystkich wstępach, pozdrowieniach, Pan z wami, ksiądz mówi: módlmy się i coś tam mówi, że coś tam, przez Chrystusa Pana naszego wszyscy siadają. I naprawdę jest coś tam, bo jak sobie otworzysz mszał, będąc księdzem i sobie tam nie trafisz we właściwe święto, naprawdę nikt nie zwraca na to uwagi. Ja naprawdę tak było, mnóstwo razy sobie po prostu wymyślałem tę modlitwę, coś tam mówiłem takiego, no, nawet bardziej z sensem niż była napisana w mszale, nikt nigdy na to nie zwrócił uwagi, nawet księża. Więc się domyślam, że pewnie oni też tak robili. Bo to, no wiesz, no, wstępna modlitwa i potem wszyscy siadają i są czytania. Tak? Ci, co byli katolikami, to wiedzą, o co mi chodzi. I teraz sęk w tym, że no mówię wam, ja to wymyślałem czasem te modlitwy. W tym śnie zaczynam szukać właściwej modlitwy i nie mogę jej znaleźć. Nigdzie nie ma żadnej kolekty, w całym szale. Stoję i myślę sobie: czekaj, to chyba można wymyślić i nie wiem, co mam wtedy wymyślić. Zaczynam panikować. Szukam coraz bardziej nerwowo w tym mszale, a ludzie zaczynają szemrać na kościele i mówią: to jest ksiądz w ogóle? To jest jakiś oszust, ty, no chyba na policję zadzwonić, rozumiecie, i się budzę zlany potem. Znaczy tak, nie tylko mówię o tym, to już nie ma tego, ale chodzi mi o to, że taki horror. Budzę się zlany potem, mówię: okej, dobra, leżę w łóżku, wszystko w porządku, ale następnej nocy to samo, potem to samo. Czekaj, no co się dzieje, z czym ja mam problem? Przecież jestem ochrzczony. No i Duch Święty mi powiedział: to jakby porozmawiamy, czy... Mówię: okej, trzeba się o to rzeczywiście, trzeba się pomodlić o to, jestem pobożnym człowiekiem. Zapytałem Ducha Świętego, co jest grane, i mi powiedział: czemu pozwalasz na to, żeby demony oszustwa przychodziły i ci kłamały? Bo ja się skoncentrowałem na tym, że ja coś tam muszę, wiecie, zrywać, uwalniać, że ja może... Bo wiecie, jako katolik, ja byłem takim dzieckiem, małym faryzeuszem. Gdziekolwiek w kościele katolickim w pewnym momencie ktoś mi powiedział, że jest jakieś dobre nabożeństwo, jakiś medalik, jakieś coś, różaniec, szkaplerz, jakieś specjalne, profesjonalne rzeczy, specjalne poświęcenie, przysięga. Raz poszedłem do kościoła i ksiądz tam był jakiś Bartłomiej czy jakiś tam inny, jakieś takie świeczki skrzyżowane się wtedy na tym, na dokładało do gardła, żeby uzdrawiać. To ja to oczywiście biorę wszystko. A potem wiesz, jesteś jezuitą, składasz śluby, potem jesteś księdzem, składasz jakieś przyrzeczenia biskupowi na ręce, temu na to, tamtemu na jeszcze coś, tu to, tu bierzesz kielich, rozumiecie, co i róż, kolejne nabożeństwo, kolejne święcenia, kolejne przyrzeczenia, przysięgi, składasz i się umawiasz, że będziesz robić konkretne rzeczy.
Zaczęło się od tego pierwszego, którego zlokalizowałem, dziada. I teraz co jest istotne? Ja myślałem, że czekaj, no to ten chrzest nie pozrywał tych wszystkich rzeczy? Przecież dla dowolnego prawa ja jestem trupem, trup nie grzeszy. Kto się do mnie zgłasza? I to jest dokładnie to, co mi Duch Święty powiedział. Mówi, widzisz, tam mówi, to nie są ci goście, którym ślubowałeś. Są oszuści, którzy przychodzą i mówią, a nie powinieneś tu przed chrztem jeszcze, nie wiem, paru mszy odprawić zaległych? Co? No ale ślubowałeś przecież, że wiesz, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo na wieki wieków, amen, oraz, że wstąpisz do towarzystwa Jezusowego, a żeś nie wstąpił, tylko wystąpił. Nie ślubowałeś? Rozumiecie, że mi się nagle zaczęły z Biblii przypominać cytaty, śluby złożone Panu i myślę, okej, może jednak, nie wiedziałem, co robię, no ale może jednak jakoś trzeba coś wypełnić. I Duch Święty mi mówi, zobacz, przychodzą gnidy, przypominają ci twoją przeszłość sprzed nowonarodzenia i cię oszukują, żebyś zaczął inaczej myśleć o sobie jako o nowym stworzeniu. Skończ to. No to zacząłem kończyć. Jak? Wracałem do tych modeli tematów nabożeństw, poświęceń, ślubów, przyrzeczeń, które mi konkretne demony przypominały, a potem już się wycofały, ale Duch Święty przyszedł i mówi, goń dziadów. No to, że zaraz, powoli, w imieniu Jezusa Chrystusa wszyscy wracać. Nawiasem mówiąc, to jest jedna z dobrych praktyk wyrzucania demonów, żeby najpierw je przywołać i wziąć swoje, bo inaczej zostaniesz okradziona czy okradziony. Więc to było to. No ja się mam cieszyć, że poszli, potem wrócą za 23 lata. Nie, nie, nie. Wszystkich zawołać, ich wszystkich skończyć. I to było dokładnie to. Co tam jeszcze było? Co się ofiarowałem niepokalanemu sercu Maryi w ramach piątej soboty w 83 roku? Proszę cię bardzo, w imieniu Jezusa Chrystusa zrywam oficjalnie, mówię całemu światu, tym, którym wtedy ślubowałem demonom i teraz tobie, szmato uwodzicielska i złośliwa i kłamliwa. Teraz tobie też mówię. Masz zamilknąć i więcej do mnie z tym tematem nie wracać. I nikogo więcej nie oszukiwać, tak jak ze mną to robiłaś. I tak po kolei demon po demonie. Tak wyglądało moje zrywanie czego? No właśnie, czego? Oszustw, z którymi zaczęły przychodzić do mnie demony. Słyszycie, co mówię? A nie chrzest mi pozwolił mieć taką władzę. Okej? Nowonarodzenie, bycie zupełnie inną istotą w świecie duchowym dało mi taką władzę. Odwołałem się tylko i wyłącznie do prawdy. I bardzo często, kiedy się wyrzuca demony, musisz zacząć orientować się, w którym momencie kłamią, one nie wyjdą, jeżeli łykniesz od nich kłamstwo, więc musisz uważać bardzo. Przy pierwszym wyrzucaniu demonów, z jakiegoś powodu nie będę teraz tego rozważać, ale jest to dla mnie ostatnio coraz bardziej istotne, studiowałem pierwszy przypadek Dereka Prince'a. Ja mówię, że 8 godzin gadał z demonem, bo Bóg mu kazał tak zrobić, bo go przetestował. Mówi, zobacz, co się dzieje. Nie są czary-mary. Teraz powiesz, masz moc, krew Chrystusa. Nie. Masz ją stosować inteligentnie, bo jesteś Synem Bożym, który ma moc, miłość i trzeźwe myślenie. Ta osoba ma warownie w głowie i będzie się ich trzymać, dopóki nie powiesz prawdy temu demonowi i nakażesz mu przestać kłamać. I on 8 godzin, rozumiecie? Teza fałszywa, obalał ją. Teza obalał ją i mówił, jaka jest prawda. I na koniec nawet nie powiedział w imieniu Jezusa, opuść tę osobę, tylko ten demon po prostu z kwikiem uciekł. To samo było tu. Jak ktoś mi powie, Nie. Na mocy tego, co dało mi nowe narodzenie, tego, co dało mi wydarzenie duchowe, jakim był dla mnie chrzest wodny, na tej mocy ułudę pewnych zależności związanych ze starym życiem mogłem odrzucić. Jak ktoś to nazwie zrywaniem czymś, wiecie, chodzi o to, że ja muszę być precyzyjny, jak chcę uczyć czegoś biblijnie i rozkładam to na czynniki pierwsze. Prorok po prostu przychodzi, chce być skuteczny, on tam będzie coś rozkładał na jakiekolwiek czynniki. Po prostu wali w pysk, a jak to potem nazwie, to już ważne, że demon poszedł. Ale chodzi mi o to, że rozumiecie, nowonarodzona osoba jest czysta, ale może być zanieczyszczona przez oszustwo, z którym przychodzi demon i mu mówi, że jeszcze coś go wiąże z przeszłością. Jeżeli jakieś demony, i teraz do tego zmierzam, żebyście mieli dokładnie, precyzyjnie wyjaśnione, co sądzę na ten temat. Jeżeli jakieś demony były świadkiem, a były, i było ich sporo, takich potwornych wydarzeń, że ktoś kogoś wydał, zdradził, okradł, oszukał, zabił,
w ramach II wojny światowej. To te demony, nawet jeżeli ty o tym nie wiesz, rozumiesz, bo moje pytanie brzmiało, pamiętacie, czy jest jakaś pamięć fizyczna, DNA? Nie sądzę, nie wiem, może ktoś wie z was coś więcej na ten temat. Chodzi o to, że są demony, które pamiętają i ktoś wreszcie demoniczną pamięć pokoleniową musi zlokalizować i wreszcie zdjąć z siebie i ze swojej rodziny. Świadków pewnych zbrodni z przeszłości, którzy przychodzą i przypominają, a nie coś, co w sobie nosi. Chodzi tylko o to, że ostatecznie na samym końcu i tak na to samo wychodzi. Rozumiecie? Jak do kogoś przyjdzie demon i na bazie prawa, które ktoś mu dał, a które on sobie teraz uzurpuje wobec ciebie, jako wobec nowonarodzonej osoby, na bazie tamtego prawa zacznie cię dręczyć i ty nie rozpoznasz w duchu tego dręczenia, tylko będziesz mieć jakieś przeczucia, bo ktoś ci w rodzinie powiedział, bo coś, rozumiesz, no to dręczenie będzie się tylko pogarszać. Masz zlokalizować tego oszusta, który na bazie tego, że on pamięta, co robił twój dziadek, cię teraz oszukuje, masz go zlokalizować i jego zniszczyć. A że to przy okazji ciebie uwolni, w sensie jakiejś pamięci, wtórnej pamięci, to są inne historie. Więc w tym sensie mówię, że nie ma czegoś takiego jak uzdrowienie pokoleniowe i jednocześnie mówię, absolutnie jest coś takiego jak uzdrowienie pokoleniowe. Bo trzeba dobrze rozumieć, co w ramach której płaszczyzny przestrzeni jakiego porządku się dzieje. Po prostu pewne rzeczy się dzieją w nas fizycznie, pewne rzeczy się dzieją w nas emocjonalnie i na emocje wpływają demony, zresztą różne zwierzchności duchowe także. W duchu tylko i wyłącznie, w tamtej przestrzeni mamy zapewnioną czystość i świętość mamy absolutnie zapewnioną i powinniśmy ją rozlewać przy pomocy Pańskiej łaski, mocy, miłości i trzeźwego myślenia, które nam jest dane przez nowe serce. Powinniśmy ją rozlewać na całą resztę naszego życia. Ja wiem, że ja czasem tłumaczę tak, że mam nadzieję, że jest jaśniej, a teraz się zastanowiłem, czy czasem nie zaplątałem czegoś, co dla niektórych mogło być proste, ale to bardzo się cieszę, jak się tak stało. Bo jest czas najwyższy, żebyśmy przestali szastać sloganami, a zaczęli naprawdę w kwestiach duchowych i biblijnych, i teologicznych, i praktyki jakiejkolwiek duchowej, jaką w życiu stosujemy, żebyśmy zaczęli niuansować rzeczy, rozróżniać, nie stosować prostych, topornych zasad do każdego przypadku, ale patrzeć na ludzi tak, jak patrzył Jezus. Jezus nawet w tak prostej czynności, którą po prostu powiedziałbym odruchowo wykonywał, ze stuprocentową skutecznością, jaką było uzdrawianie, zauważcie, Biblia składa nam szokujące świadectwo. Jak się dobrze przyjrzeć, mamy parę podobnych przypadków, ale jak się dobrze przyjrzeć, nie ma dwóch takich samych uzdrowień. Mając tak samo chorych ludzi, Jezus za każdym razem uzdrawia inaczej. Dlaczego? Bo Jezus patrzy na osobę i mówi, ten jest ślepy, tamten też był ślepy, ale tego ślepego uzdrowię tak, tamtego uzdrowiłem inaczej. Dlaczego? Bo to jest kto inny, a tamten był kto inny. Tamten miał inną historię, inną wrażliwość, inne potrzeby, inne rozumienie, co jest poniżeniem, a podniesieniem do chwały i tak dalej, i tak dalej. Biblia daje nam cudowne, boskie, jezusowe świadectwo tego, jak on nie stosuje topornych, religijnych zasad, ale jak każdego w ramach Bożej mądrości traktuje bardzo indywidualnie, osobiście i widzi go jako po prostu, Jezus widzi każdą osobę naprawdę jak osobny wszechświat, który z rozkoszą odkrywa. Ostatnie pytanie jakieś. Ale to, wybaczcie mi, jak ktoś sobie pomyśli, że można było inne rzeczy, ale to jest ważne. To jest ważne. Ostatnie dwa zdania. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ Olga Tokarczuk dostała Nobla. Dlatego to jest ważne. Nie chodzi mi o to, że jestem za, czy jestem przeciw. Dziewczyna pisze, z całym szacunkiem, mamy różnych, wiecie, krzykaczy, ale ona przynajmniej pisze. Przeczytałem kiedyś jakąś jedną czy drugą jej książkę i no nie wiem, no trochę przemęczyłem, no nie, ale no nie wiem, no może jakiś głupi jestem. Ponoć ma parę dobrych książek. Ale rozumiecie, najwięcej krzyku jest o co? O tą jej książkę, która potem została jakoś adoptowana na film i to był jakiś film o tym, że Polacy zabijają Żydów.
Tak? I z tego powodu uważam, że ten temat, wiecie, jest w sferze duchowej. Teraz nie chodzi mi o to, że demony dały Oldze Tokarczuk Nobla znowu, żeby ktoś... Po prostu Olga Tokarczuk dostała Nobla. Nie wiem, co się tam dzieje, ale jestem przekonany, że to będzie kolejna okazja, żeby podjąć ten temat i żeby wszystkich krzywdzić. Żeby jedni drugich oskarżali, inni wobec drugich zaprzeczali, bo ten ma dumę narodową, tamten coś wie, ale nie powie, bo coś tam, tamten nie ma dumy, albo ma, ale uważa, że ją inaczej trzeba egzekwować. Wiecie, o co chodzi? I będą kolejne zranienia, kolejne walki, a tam gdzieś kiedyś doszło do konkretnych przestępstw. I tylko Bóg wie, i nie chodzi mi o to, że teraz Polacy kogoś mordowali czy coś, ale no po prostu tam się coś działo, a coś się nie działo. Wymiary były takie czy inne, nie wiem. Niech sprawiedliwość Boża Bożym okiem na to spojrzy i niech to oceni. Ale chodzi mi o to, że my mamy dziś, dbając o ten naród, zadbać o to, żeby diabeł nie mógł podnosić kolejnych kontrowersji i żeby się podnosił mu, bo on wtedy wszystkie rybki, jakie chce, to se w tej mętnej wodzie łowi. Więc my w imieniu Jezusa Chrystusa takie rzeczy mamy uspokajać. I gdzie trzeba przychodzić z uzdrowieniem. Na szczęście mamy, wiecie, mamy takie służby w Polsce, które Bóg podniósł. No właśnie, są tacy, którzy niekoniecznie nawet chrześcijanie, ale wiecie, jedyne co mają to problem, że przyjeżdża młodzież żydowska zindoktrynowana do Polski i oni przyjeżdżają tutaj i uważają już teraz, że Polacy im robili krzywdę i Polacy obozy koncentracyjne otworzyli i teraz ci się denerwują, to nie wpuszczać tych Żydów, kto ich tak głupio uczy. Wiecie, jest cała nakrętka. Tymczasem no jest i coraz teraz słyszę, że są kolejne śmiałe osoby, które Bóg powołuje, a oni podejmują to powołanie. I po prostu, wiecie, wychodzą do tych wycieczek żydowskich, przedstawiają się im, że są Polakami bez żadnych żydowskich korzeni i błogosławią ich. Znaczy, po prostu się dzieją nieprawdopodobne historie. Po prostu te dzieciaki z Izraela zaczynają płakać. Mówią, jak to? No to przecież nie chcesz mnie zabić? Przestań. Inni okazuje się, że wcale nie są aż tak zindoktrynowani. Ale rozumiecie, coś się zaczyna dziać. Nie ma dyskusji o przeszłości, tylko rozumiesz, co trzeba przebaczyć, to przebaczmy, co trzeba docenić, to doceńmy, ale teraz po prostu wychodzę do ciebie i mówię ci, błogosławię cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteś Polakiem, tak, no to nie jesteś chrześcijaninem, no właśnie jestem. I naprawdę nie chcesz nic, nie masz mi za złe? Bo ja ci mam za złe, to przepraszam cię, przebacz mi. O dokładnie taką postawę mi chodzi. Wiecie, o co idzie? Jak ktoś mówi, że tam ma jakiś problem w przeszłości i coś, po prostu módl się z taką osobą. Niech wszędzie tam się rozlewa Boże uzdrowienie, rzeka Bożej miłości, Bożego pokoju. Bo w liście do Galacjan, nawet w takim miejscu, które jest sercem chrześcijaństwa. Zobaczcie list do Galacjan, 6 rozdział na przykład. Szósty rozdział, 15 werset i 16. Szósty rozdział Galacjan, 15-16. Paweł zdaje się wypowiadać słowo, które jest antyżydowskie, bo wcześniej mówi, że obrzezanie się nie liczy, nieobrzezanie też się nie liczy. Wraca do tego wątku na końcu listu do Galacjan i mówi w 15 wersecie 6 rozdziału: w Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, mówi, ale nowe stworzenie. I posłuchajcie, jak to komentuje. A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, bo nowe stworzenie to jest twoja natura i bycie nowym stworzeniem, ale z byciem nowym stworzeniem wiąże się cały zestaw drogocennych, życiodajnych zasad. Więc Paweł mówi, jesteś nowym stworzeniem, to żyj według zasad życia nowego stworzenia. I mówi, a na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i miłosierdzie i na Izraela Bożego. No co wy na to? Ni stąd, ni zowąd. W następnym zdaniu, w którym się właśnie nabijał z obrzezania. Wcześniej tam się jeszcze ostrzej nabijał w liście do Galacjan z tych, którzy mówili, żeby się obrzezywać. Pokój i miłosierdzie i na Izraela Bożego. Na nowe stworzenie i na Izraela Bożego ma się rozlewać pokój i miłosierdzie przez nowe stworzenie. Nie wiem, czemu dzisiaj tyle z tymi Żydami, ale coś jest na rzeczy. Mówię wam, coś jest na rzeczy. I my mamy w całym tym problemie związanym z tym narodem, który się zaczyna robić międzynarodowy, my mamy być źródłem światła, źródłem prawdy, źródłem sprawiedliwości.
Ostatnie pytanie. Michał. No, w niebie, na wyżynach niebieskich. Dla tych, którzy nie słyszeli, mówiłem o zbroi Bożej w liście do Efezjan w 6 rozdziale i tam ten fragment brzmi dokładnie, zaczyna się w końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. To znaczy umacniać się w Panu, umacniać się w potędze Jego mocy. Co to praktycznie miałoby oznaczać? Praktycznie, bardzo praktycznie możemy sięgnąć na przykład do czcigodnego brata Piotra, z pierwszy Piotra, pierwszy list Piotra w Biblii, 5 rozdział. To jest praktyczne umacnianie się w jego potędze, a nie wynoszenie się w swojej. To jest 5 rozdział pierwszego listu Piotra, 6 werset i dalej. Piotr mówi, uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby On was wywyższył w stosownym lub też w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. I dalej mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Umacnianie się w potędze Bożej, korzystanie kompletne z potęgi Bożej oznacza uniżenie się przed Bogiem. Upokorzenie się przed Bogiem, żeby mogła się ujawnić Jego moc. Inny z braci, którego już dzisiaj przywoływałem, to jest Jakub. Jak sobie otworzycie razem ze mną, mówi dokładnie o tym samym. To jest 4 rozdział listu Jakuba. Też mówi dokładnie, bo zauważcie, on mówi, przeciwstawcie się diabłu, Piotr, a więc mówi, korzystajcie z mocy Bożej, aby walczyć z diabłem. I tu również Jakub mówi o walce z diabłem, jak przy pomocy mocy Bożej. A korzysta się z mocy Bożej, uniżając się przed Panem. 4 rozdział listu Jakuba, 6 werset i dalej. To jest zasada fundamentalna w Biblii. Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Jeżeli chcesz rosnąć w łasce, umacniać się dzięki tej łasce w mocy Bożej, nie masz żadnej innej drogi umocnienia, jak tylko upokorzenie się. Ale nie po ludzku, tylko upokorzenie się przed Panem. I zobaczcie, co jest dalej, bo to jest dokładnie ta sama myśl, co u Pawła i co u Piotra. Jakub mówi, poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Ale dokładnie zaczyna od przypomnienia, przywołania tej zasady znanej w całej Biblii. Bóg sprzeciwia się pysznym. Nawet jeżeli jesteś nowonarodzoną osobą, działającą przez moc łaski, ale w danym momencie zaczynasz się wywyższać, zaczynasz myśleć o sobie, nie mówię, że ty, tylko wiesz, o co mi chodzi, wyniośle, bo masz łaskę, to automatycznie ta łaska zostanie cofnięta. Nie ta, która cię nowo narodziła i powoduje, że jesteś tylko wzrost w łasce. Zostajesz o własnych siłach. Jakub mówi dalej, zobaczcie. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. I wracam do tej myśli. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Wywyższy oznacza również podniesie na wyżyny. My sami z siebie nie możemy latać. Ale w Jego mocy, umocnieni Jego mocą, w Jego zbroi możemy latać, bo On nas wywyższa. Co jest paliwem tego wywyższenia? Pokora. Nic innego. Pokora. To miało być ostatnie pytanie. No to tyle.
To tyle. Chyba, że jest jakieś naprawdę ciekawe pytanie. To jest coś, co zwykle zamyka pulę pytań. Takie naprawdę ciekawe pytanie. Tak właśnie myślałem, że nikt nie wierzy, że ma ciekawe pytanie. Dobra, okej, okay. Naprawdę ostatnie pytanie. Jest! Halleluja. Nie, ja to powtórzę. Powiem tak, nawet jeżeli tak jest, bo musielibyśmy bardzo mocno w to wchodzić, to tak jest w pokoleniach niezbawionych ludzi. Ale na konferencji nie było ani jednej osoby ze świata, która potrzebowała przyjąć Jezusa. Byli tylko chrześcijanie, spowiedzi nie tylko, bo trzeci raz się odbywała w Poznaniu dzielnicy Dębiec, usługa brata pastora Józefa. I padło pytanie, czy ktoś potrzebuje pomodlić się przyjęcie Jezusa, więc nie było ani jednej osoby, czyli byli tylko chrześcijanie. Była modlitwa zbiorowa, z tego co już nam powiedział pastor na poprzednich spotkaniach, bo to była trzecia konferencja, że on bardzo długo modli się o teren, na którym usługuje i potem w tej zbiorowej modlitwie na tej sali znajdowały ludzie. No, ja mogę powiedzieć, że na tym pierwszym spotkaniu... Ale co to ma wspólnego z tym niewyznanym grzechem, który coś tam się przekazuje? Ono, i to przekleństwo ma dotykać wierzącą osobę później tylko dlatego, że... To przekleństwo jest nazwane przekleństwem pokoleniowym i manifestuje się w przyszłych pokoleniach. Jeżeli nie zostało to przerobione... Okej. I coś Biblia na ten temat gdzieś miałaby mówić? Bo ja nie przypominam sobie. Ja to rozumiem, ale ten konkretny problem jest jakim fragmentem Biblii jakkolwiek uzasadniony? Bo ja nie znam ani tego pastora, ani coś tam słyszałem o tej usłudze, ale nie znam też tego nauczania, więc dlatego się pytam, bo naprawdę nie wiem. No to znaczy jakim fragmentem właśnie? Chociaż jednym, bo ja nie mogę sobie niczego przypomnieć. No i? I ku czemu ten dar ma służyć? No, ku temu, żeby rozpoznawać obce duchy. W ludziach ze świata, co jest wręcz niemożliwe, bo oni tak szybko grzeszą, że można by 100 lat usuwać i to fantastycznie się nie usunie. Mhm. Czy to się tyczy ciała Chrystusowego? Bo jest napisane w tych zeszytach, że tyczy się to ludzi wierzących, aby ciało Chrystusowe było oczyszczone. Ale dokładnie, bo to jak się, ja nadal nie rozumiem, jak się to ma do tego, że jakiś tam chłopek w starożytnej Polsce czegoś tam nie wyzna, nie wiem, komu on by miał w ogóle te grzechy wyznawać? Księdzu? Są, no bo... Tak, że pastorowie się zgadzają, żeby ci ludzie się rozeszli, bo tamto posiadło. Ale przyczyną jest ten zły duch, który panuje tam ileś lat.
Tak. A nie to, że ludzie po prostu są grzeszni, są niewierni, nie uważają Jezusa za Pana, chociaż mu mówią, że jest Panem? Okej, okay, więc ten fragment, o którym mówimy, nie wiem skąd tam jakieś przekleństwo pokoleniowe, rozumiem, że jest pierwszy list Jana, 4 rozdział, 1 werset i dalej. Jan mówi bardzo wyraźnie, do czego służy dar rozeznawania duchów. Nie tylko i wyłącznie, ale to jest jeden z przykładów. Mówi, po co nam jest dar rozeznawania duchów. Mówi, umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. To jest jeden z elementów rozeznawania duchów. Przychodzą fałszywi prorocy i my w duchu rozpoznajemy, że mówią z fałszywego ducha, a nie z Ducha Świętego. Potem poznacie Ducha Bożego i tu bardzo konkretna zasada, jedna z paru w Biblii, nie jedyna. Potem poznacie Ducha Bożego, mówi Jan, każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Więc jeżeli na przykład słyszymy, są pewne grupy religijne, które mówią, że są chrześcijanami, a oni potem mówią, że Jezus tak naprawdę nie przyszedł w ciele, tylko udawał, że miał ciało, ale był archaniołem Michałem, no to już wiemy, jaki duch natchnął całą tą organizację, tak? No to jest dar rozeznawania duchów. Oczywiście on potem bywa głębszy i głębszy i głębszy, ale dar rozeznawania duchów jest darem konkretnie rozpoznawania istot duchowych. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem, które przychodzą i nas okłamują, a nie jakichś związków z przeszłości, które nawet nie wiem, przez co miałyby przechodzić. Nie. Jeszcze raz, nie chodzi mi o to, ja nie chcę obrażać nikogo i sekundkę, nie chcę tam z pastorem tam z Kanady jakoś dyskutować czy coś, bo no nie wiem, tak, bo to jest siostry przykład, nie wiem, czy to on rzeczywiście mówi. Okej, bo nikt tam, bo nas nie słyszy. Chodzi mi tylko o co? Że nie widzę związku między tezą, że ktoś coś nie wyznał. Jeszcze raz mówię, nie bardzo wiadomo, co, kiedy, komu miałby wyznać, dlaczego to by miało kogokolwiek uzdrawiać, a już na pewno czemu dzisiaj nowonarodzony chrześcijanin miałby być tym dotknięty. Skoro nawet jego własne niewyznane grzechy już go nie dotykają, ponieważ jest trupem, a trupa nie dotyczy prawo jakiegokolwiek grzechu i odpowiedzialności za ten grzech. Po prostu. To właśnie oznacza Jezusowe, wykonało się. Krzyż jest totalną kasatą i krew Chrystusa jest totalną kasatą wszystkich tego rodzaju rzeczy. Po prostu. Więc nie wiem, bo być może, że pastor ten z Kanady jakoś to może inaczej wyjaśnił czy coś, ale w tym przykładzie w ogóle nie znajduje związku. Łukasz? No właśnie, bo ja tym chciałem skończyć, dlatego że myśmy tu w trakcie, przy okazji, jak żeśmy wyjaśniali sprawę, jak mówiłem o tym dziennikarzu, który mówił, że trzeba pamiętać, że czyjś dziadek coś tam robił. Jeszcze raz, no jednak muszę wrócić do tego wątku. To mi nie chodziło o to, wiecie, że ktoś nie może żyć w złej rodzinie. Ta rodzina źle wychowuje dzieci, wnuki i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to po prostu trzeba to wiedzieć, trzeba zobaczyć, że pewne zachowania ludzi mogą wynikać ze środowiska, z jakiego wyszli. Mnie tylko wtedy chodziło o to i pamiętacie, ja wam to mówiłem w przerwie, dokładnie o Ezechiela, którego Łukasz przywołał. Mianowicie tam jest powiedziane, że macie przysłowie, ale ono jest trochę durne, że ojcowie jedli kwaśne jagody, a synom ścierpną zęby, czy też ścierpły zęby. I tam Bóg mówi wyraźnie, że odpowiedzialność, to jest Stary Testament, to jest Ezechiel, że odpowiedzialnością za grzech jest obarczony tylko człowiek, który jest winien danego grzechu. Po prostu. I nie może być obarczony kto inny jego grzechem. To jest Ezechiel, to jest Stare Przymierze. Więc no, tym chciałem skończyć, bo ktoś by musiał do tego fragmentu się odwołać. No nie? Bóg powiedział wyraźnie, jeżeli ojciec grzeszył, to za ten grzech nie będzie karany syn. Jeżeli ojciec grzeszył, a się nawrócił, to mu będzie potraktowane. A jeżeli syn był święty, a nagle zgrzeszył, to będzie odpowiadać za grzech. To było Stare Przymierze. A my jesteśmy pod nowym, więc jest tym bardziej...
Zupełnie, zupełnie inna zasada tutaj działa. Wiesiu. Gdzie? Ale do kogo mówi? Gdzie on mówi? Wszystkich ludzi na ziemi? No ale gdzie? W ramach jakiego przymierza? No nie, to jest w ramach konkretnego objawienia, konkretnego przymierza i to jest przymierze mojżeszowe. No właśnie, no to co mi obchodzi przymierze mojżeszowe? Ja nie zawierałem tego przymierza, ani nie do mnie ono jest kierowane. Jakby było kierowane, to bym był Żydem. Etnicznym, a nie jestem. To... Więc my cały czas musimy pamiętać o kontekstach w Biblii. Kto, do kogo, kiedy, o czym i po co mówi. Cały czas musimy o tym pamiętać. Bo można naprawdę dowolną tezę wymyślić z Biblii. Tylko jeszcze raz, zrozumcie, ja nie wiem, jakie jest nauczanie tego pastora do końca. Nie krytykuję niczego, bo nie wiem, ale tak jak to tu zostało teraz przedstawione, to no po prostu ja nie widzę uzasadnienia w Biblii. Albo ty chcesz powiedzieć, co ten pastor... No, chcę powiedzieć tylko, że jest taki fragment pisma, który mówi, że Paweł mówi rzeczy niezrozumiałe, które niektórzy ludzie przekręcają na swoją zgubę. I tutaj po prostu to, że odpowiadasz na to pytanie, a nie znasz nauczania tego pastora, po prostu chciałem zapobiec temu, żeby po prostu wprowadzić zamieszanie, tak? O to mi chodzi. Ponieważ no, to źle zostało przedstawione. Okej. No, więc dlatego ja mówię, że nie odpowiadam na nauczanie pastora, tylko na tezę, bo widzicie... Z kolejna rzecz, że ktoś się powołuje na kogoś, coś mówi, ale zadaje też swoje pytanie. Sęk w tym, że niektórzy mają dokładnie takie pytanie, czy by jakiś pastor nauczał, czy nie. I często w tym pytaniu mają też jakąś tam tezę, która może być prawdziwa albo fałszywa. I dlatego, jeszcze raz mówię, to nie ma związku z pastorem, bo nie wiem, o co mu chodzi, ale no, tak postawiona teza, ja nie widzę uzasadnienia w Biblii. Żadnego. A wręcz u Ezechiela widzę coś wręcz przeciwnego. I tym radosnym akcentem, że wykonało się, myślę, że zakończmy. Iza. Moi drodzy, chcemy jeszcze na końcu pomodlić, tak żebyśmy byli wypełnieni Duchem i Jego obecnością. I podczas tutaj tego uwielbienia my tutaj z boku będziemy stać. Jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy, to może tutaj do nas podchodzić. Fabian, chcesz się modlić? Tak? Tak, to jakbyś może tam chwilkę odpoczął. Piotr? Dobra, to tam kilka osób, żeby było. Także kto potrzebuje modlitwy, także zapraszamy tutaj z boku, a my w tym czasie będziemy uwielbiać. Ja nie. Jeszcze tak w ramach tutaj, zanim chłopaki się rozkręcą, jutro w niedzielę o 17 mamy gościa ze Stanów Zjednoczonych, apostoła, który założył kilkadziesiąt kościołów na całym świecie. Będzie z nami dzielił się.